Zadzwonili, obudzili, trzecia godzina. Kurde, tak rano zrywać człowieka. Masakra, zaraz zobaczycie, mam pauzę już. Zawsze się boję. Zawsze jak mam tachograf, to się boję, że... Znaczy jak mam spojrzeć coś w tachografie, to się boję, że przestawię z pauzy na pracę czy coś. 8.53, 37 minut. Trzeba się popierdzielać, ale budziki już budzą. Cofanie pod rampę jak młody, szczerze mówiąc, kurczę, wstyd, aż szkoda gadać. Ale nie na konkursy przyjechaliśmy, tylko do pracy. Więc jeszcze nic nie rozbiłem, a podjechałem, to jest dobrze. Ładujemy, ładujemy, ile się zejdzie z godzinkę. Przyjdę pana zawołam, proszę czekać na CB radiu. CB radia u mnie brak. Jak na razie to jest wszystko w trakcie. Śmiejecie się, że pod rampę tak dziwnie podjeżdżałem? Sam jestem w szoku. Znaczy, no nie jestem w szoku. Podjeżdżałem ze 3 razy, musiałem też tu się złamać. Wydaje się ogólnie okej, okay, nie? Że tak łatwo. No i szczerze mówiąc, nie było jakoś trudno. Ale weźmy pod uwagę to, że ja siedzę w nowym aucie. Są inne lusterka. A jeszcze tą super naczepę, którą wziąłem, to jej się obrysówki nie świecą. To też pomaga. I nie wstydzę się tego, że wolno cofałem. Bo cofnąłem bezpiecznie. W nic nie uderzyłem. Pod rampę podjechałem idealnie. Tak powiem. Więc to, że parę chwil mi się zeszło dłużej, to jakoś świat się nie zawalił. Powiem wam, że drugi dzień już jest, a ja dalej mam nieporządek, ale już jest całkiem dobrze. Już jest całkiem dobrze. DAF ma bardzo dużo schowków w porównaniu do Scania, bo tą Scania, którą jeździłem, miałem mało schowków. Tutaj naprawdę wszystko idzie pochować. To za DAF, powiem wam chwilę. DAF to jest... To jest DAF z 17 roku w tym momencie. Wygląda tak. Tutaj oczywiście nie ma tachograf CB radia. No taki zwykły DAF, no i zwykły bajzel. 17 roku w automacie, 510 ciągnik. Mam nadzieję, że te 510 konie jeszcze żyje, że nie poumierało. Zobaczymy przy ładunku. Ładuję teraz Włoszczowa, tam miejscowość chyba się nazywa. Wodę ładuję, nie wiem, może ktoś, Hermes firma to, może ktoś kojarzy, niech napisze w komentarzu, że kojarzy taką firmę. I co, i ładujemy tą wodę, więc podejrzewam, że będzie ciężko, więc jest szansa przytyrać trochę auto. Teraz zagadka, słuchajcie, ja tyle lat na chłodni, ja nie pamiętam, czy się pasy spina na takich autach. Znaczy podejrzewam, że się spina, tylko jak spiąć wodę, przerzucić tylko z góry na dół, nie wiem, w ogóle nie spinać, być może. Cholera wie. Dzięki w ogóle za rady a propos podpinania ładowarki, bo oczywiście w DAF-ie, znaczy oczywiście, ja nie wiedziałem, nie ma zapłonu, to nie ma ładowania sprzętów przez porty USB, ani przez gniazda zapalniczek, więc ja tutaj musiałem włączyć naraz zapłon, znaczy no nie zapłon, tylko tam naraz kluczyk, no i wszystko było dobrze. Zdziwiłem się, bo myślałem, że można, okazało się, że nie można, ale ogarnięte, więc ku dobremu. Spać się chce, akurat jak sądzę, wyszło to już trochę mniej, ale poranek miałem bardzo ciężki. Zresztą co tu dużo gadać, no zawsze jak się tak rano nad ranem wyjeżdża, to ciężko jest się z tym wszystkim pogarniać. No ale jakoś trzeba dać radę. Do celu mamy zaraz wam powiem. 2 godziny jazdy jeszcze zostało, powinienem być na 9 rano, a wizację z tego co wiem mam na 11. Do Biedrony, do Geronimo w Koszalinie. Także szok. Zaczyna się krajówka, będziemy robić Biedronki, Lidle, jeden dzień wynalazki. Oby nie. Mam nadzieję, że to tak się akurat trafiło, no ale zobaczymy. I co, i lecimy sobie polną drogą. Zatrzymałem się na godzinkę, szybka drzemka. Kurde, ile takie 45 minut snu daje. Już tak ledwo siedziałem na tym fotelu. Słuchajcie, wiem co mi nie pasuje w tym DAF-ie, bo ciągle mi coś nie gra z nim. I cały czas się zastanawiałem, co mi w nim nie gra takiego. No i teraz już wiem. Wiecie co nie gra w tym DAF-ie mi takiego?
A no to, że jeździł przede mną palacz, po prostu śmierdzi, co się, to wszystko, samochód ma niedużo, dla mnie niedużo, bo 500 tysięcy, a czuć w nim po prostu, że ktoś tutaj dobrze kopcił, nie? Cały czas nie mogę tego wywietrzyć w żaden sposób. No ale to mimo wszystko, pierwsze co to pranie tapicery, żeby to było można jakoś jeździć. I ja wiem, że wy narzekacie na dafy i mi, dla mnie osobiście jest trochę pancerny, taki żukowaty, ale tak poza tym to dobre auto, no jeździ, wszystko dobrze, wszystko działa, na głowę nie leci, no. Dajcie spokój z tymi markami. I w jakim też bym pojeździł. Może być. A kto wie, może za tydzień będzie coś innego. Zobaczymy. Dobra, jak tu nie kochać Biedronek? Awizację mam na godzinę 11. Przyjechałem na godzinę 10. Jest teraz 10:10. Kazali przyjść o czasie. Nie mogli mnie wpuścić 40 minut wcześniej, tylko przyjść o czasie. Zresztą jakaś paranoja jest. Oj, zaczęła się krajówka. Teraz to będę słał kobietami lekkich obyczajów. Nic, zrobimy sobie obiad przynajmniej. Dobra, mamy wjeżdżać. Podobno. Do Biedrony. Jedziemy? To jedziemy. O, nic gdzieś nie, nie. Dopływ powietrza sprawdź. Nieodnegowani w okolicy. Obej. Proszę Państwa, Biedroneczka dzisiaj. Biedroneczka. Naokoło cały magazyn mam objechać. Dupę zawracają tymi magazynami. Kawę miałem jeszcze sobie zrobić, nie było czasu na kawę niestety. Powiem wam uczciwie, że już dawno nie jechałem. A ten gdzie tu się? Co on tutaj? Co on tu odpindolił? Gdzie on tu jedzie? Chłopak bidny. Zabłądził. Powiem wam uczciwie, że dawno nie jeździłem w automacie, ale jak zobaczyłem jaka to przyjemność, no to muszę przyznać, że automaty całkiem przyjemne są do jazdy. Całkiem fajnie, polecam. Dobrze jest na automacie sobie pojeździć. Manualna skrzynia nie ma jako takiej dużej różnicy, to prawda, ta ręka jest zajęta, nie? Dla mnie w sensie takiego użytkowania, nawet wolę czasami tą ręczną, manualną skrzynię, bo sobie mogę, jak tu kuźwa przyjechać? Bo sobie mogę pomanewrować tak jak mi pasuje, nie? Ale ten, ale wygoda jest większa przy automacie, nie? Niestety automaty to mają to do siebie, że potrafią czasami napsocić z tymi biegami, nie takie biegi jak trzeba włączyć. A no ale co zrobisz, to już tak czasami wychodzi, nie? O, 30 mają! Albo 60, nie zwróciłem uwagi. Biedronka jeździ 30. Siedzę w tej kabinie, czekam na rozładunek. Coś się dzieje, trzęsie tam na czapa, więc już bliżej. I zacząłem sobie sprzątać kabelki. Pokażę wam jak ładnie posprzątałem. Tak jak widzicie, mam dwa sprzęty, które zawsze ze mną jeżdżą. Tak, właściwie to trzy. Mam wideorejestrator Glosski. Mam najlepszą rzecz, jaką dostałem od Navitela do testów, jeździ ze mną cały czas i jak się w końcu rozwali, bo powoli się rozwalać zaczyna. Znaczy ładuje, działa wszystko dobrze, tylko uchwyty zacząłem tam włamywać, bo ciągle przekładałem w inne miejsce. Więc jest to ładowarka indukcyjna od Navitela i oczywiście mój Janosik, który już dwa razy był w naprawie, ale dalej działa. A jak się jeździ po kraju, to tym bardziej potrzeba. A do tego zamówiłem inny moduł Bluetooth, bo tutaj w manie pan ma wejście AUX i wejście USB, więc sobie zamówiłem, przetestuję, zobaczę i dam wam znać taki adapter Bluetooth z, ładujący się z USB i wyjście na AUX-a. Jak wpiszecie w internet, to na pewno wam wyskoczy. Zobaczymy i damy relację. Dobra, dzisiaj ponagrywamy trochę z głowy, bo nie chce mi się nagrywać z ręki, więc dzisiaj trochę takiego będziemy gadania mieli. Słuchajcie, co wam chciałem powiedzieć. Jest jedna fajna rzecz, którą lubię na krajówkach. W sensie, że no nie wszystkim może się to podobać. Mi się już to podoba. Nie ma czasu na taką nudę. W sensie, że tu podjechałem, tu wyszedłem, tu zagadałem, tutaj odjechałem, teraz jadę na załadunek. Mam tu niedaleko, szef też tam widzę, że ogarnia tematy w miarę bystro, że powiedziałem mu. Dobra, wiem, cicho. Powiedziałem mu, kiedy mam ten, kiedy mam rozładunek, ile się czasu więcej zejdzie, no bo to Biedronka, tam wiadomo, więcej tam jak się nic nie zesra, to przeważnie te wszystkie tematy są ogarniające. Tu mam w lewo dać? Co, ty jesteś jakaś niepoważna? Wyjeżdżać, wyjeżdżać tym. Dawaj tym busem, bo ja tu nie wjadę. Następną skręć w prawo. No chłopy. Dobra, zaraz pogadamy, tylko firmę znajdę.
to jak wyglądają człowieki pracujące. Zapiąłem pasy, nie było ich dużo, bo kilkanaście, czekajcie, ile? 15 palet, 12, 6, 9 pasów zapiąłem, a umęczyłem się straszliwie. Ale wychodzą takie skutki, kurczę, jak człowiek całe życie na chłodni, to byle pas i jest zmordowany. No niestety. Dobra, a załadowany, jeszcze mamy troszeczkę jazdy, możemy uciekać, więc gnamy, co sił ma ten, na rozładunek. Na firmę pewno nie podjadę, ale bardzo blisko firmy podjadę, więc super. Dobra, w drogę. I tak jak wspominałem wcześniej, ale powiem to jeszcze raz. Praca na krajówce różni się tym od międzynarodówki, że trzeba trochę poskakać. Znaczy, tak mi się wydaje, nie? I faktycznie teraz się zaczyna. I co ważne, tam to skakanie, to wiecie, może mnie trochę ubędzie w końcu. Ciekawsze jest to, że nie ma czasu się ponudzić, bo faktycznie jak jeździłem po zachodzie, to człowiek długa, prosta i to strasznie nudno było. A tu wchodzisz, wychodzisz, jedziesz, wysiadasz, witasz się, załatwiasz, ogarniasz. Ciągle coś się dzieje i naprawdę cały dzień jest godzina teraz 17 dochodzi. Od 3 rano, no nie było czasu się jakoś ponudzić za mocno, więc ja to sobie chwalę, lubię tak popracować w ten sposób, nie? Tym bardziej tutaj od razu uczulam niektórych, żadne kilometrówki, żadne takie rzeczy tu nie są stosowane, więc teoretycznie mi nie zależy na tym, żeby jakoś nie wiadomo jak pracować, no ale wykonuję swoją pracę rzetelnie, po prostu zrobi się pauza, trzeba jechać, to jadę, przychodzi czas na pauzę, to robię pauzę, wszystko git tak jak być powinno, więc jest ogólnie według mnie ogarnięte, nie? Dzisiaj w końcu mam zmotywowany prysznic, bo tak jak jeździłem na chłodni i z tymi prysznicami człowiek się kąpał, co prawda, no bo trzeba, bo śmierdzisz. Hopie. Ale wiecie, no tak jak się tylko siedzi, to co się człowiek ma tam jakoś mocno od niego nie czuć. A dzisiaj się faktycznie spociłem. Czekajcie, damy kierunek i sobie pojedziemy na lewo. A dzisiaj faktycznie spociłem, dzisiaj faktycznie musiałem troszkę popracować i faktycznie będę potrzebował skorzystać z parkingu jakiegoś sensownego z prysznicem. Także fajnie. W końcu prawdziwa trackerka. Na sam koniec, żeby puenta była soczysta, jazda po kraju, ale tacho na styk. O nie, chociaż nawigacja pokazuje za 10 km parking, a ja tu mam parking, więc może będzie dobrze. 14 minut mi zostało jazdy, na cały dzień, pracy właściwie. Czyli można powiedzieć, że wydajnie. Zalecany odpoczynek nawet tam w Grabisz. Lulu, spać, jutro rano trzeba wstać. Do widzenia, widzimy się w kolejnym odcinku.